Świat tworzony przez Trevora Hendersona pełen jest mniej lub bardziej przerażających, niebezpiecznych, lecz równie dobrze dziwnych i niepozornych istot. Niemniej, niezależnie od tego, którą z nich spotkasz, jeżeli znalazłbyś się w świecie Trevora Hendersona, z pewnością za każdym razem nie możesz czuć się bezpiecznie, nawet jeżeli mowa tutaj o kartonie z mlekiem. Jednak czy w uniwersum tym istnieje jeszcze jakaś inna kreatura, która zdaje się być podobna do Milkwalker Ambasadora właśnie? Czy istnieje tutaj coś tak niepozornego, a jednocześnie tak, głupiego? Cóż, przekonajmy się. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się kolejną, jakże dziwną kreacją, którą stworzył Trevor Henderson swego czasu. Albowiem dzisiaj przyjrzymy się postaci imieniem Extra Slide, która zdaje się być zjeżdżalnią. Ale oj nie taką zwykłą zjeżdżalnią, bo taką zjeżdżalnią. Czym jest Extra Slide? Jaka jest jego anatomia? Co robi? Na te i jeszcze więcej pytań odpowiemy sobie w dzisiejszym materiale. Zatem moi drodzy, na dobry początek proszę was o kciuka w górę, a także zostawienie subskrypcji na tym oraz na moim drugim kanale, czyli Chata w Lesie. Już pojawił się tam jeden film na temat teksańskiej masakry piłą mechaniczną, a kolejne są już w drodze i myślę, że będą coraz ciekawsze. Tymczasem ja już nie mam zamiaru więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii Extra Slide, czyli dodatkowej morderczej zjeżdżalni, która znajduje się na niepozornym placu zabaw. Extra Slide po raz pierwszy światu został pokazany 3 grudnia 2018 roku za sprawą postu na Instagramie jego autora, Trevora Hendersona. Była to całkiem specyficzna praca o bardzo interesującym opisie. Czasami, gdy idę do domu w nocy, idę na skróty przy placu zabaw. Czasami jest tam dodatkowa zjeżdżalnia, której nie ma w ciągu dnia. Myślę, że w kwestii anatomii tej kreatury opis mówi wszystko. Przejdźmy więc do opisu samego zdjęcia i poddajmy je analizie. Fotografia prezentuje pewien zwyczajny plac zabaw. Niestety fotografia została zrobiona w nocy, zatem nie jesteśmy w stanie sprecyzować, gdzie dokładnie owy plac zabaw się znajduje. Jednakże wnioskując z mojego dzieciństwa oraz życia prywatnego, jestem w stanie założyć się, iż jest to albo park, albo zwykłe podwórko znajdujące się na zwykłym osiedlu otoczonym blokami. Lecz teraz czas rzucić okiem na sam obiekt. Jest on całkiem specyficzny. Zdaje się być placem zabaw, otoczonym przez pewną czerwoną, mięsistą kreaturę. Spójrzcie sami. Na placu zabaw znajduje się dodatkowa zjeżdżalnia, której za dnia nie ma w tym miejscu. Pojawia się jedynie w nocy. Zdaje się ona być głównym elementem centralnym kreatury, która znalazła się na placu zabaw. Sam element formujący zjeżdżalnię bardzo przypomina mi Train Itera. Jedynie oczywiście ten jest znacznie mniejszy, żeby bardziej przypominać proporcje zjeżdżalni. Jednak co ciekawe, na jego końcu znajduje się uzębienie. Patrząc wyżej, nad całym placem zabaw znajduje się dach, z którego ciągną się ku ziemi ręce kreatury, natomiast na samym nim znajdują się jej oczy. Kopając w internecie, udało mi się odnaleźć oryginalną fotografię przedstawiającą plac zabaw, czyli mówiąc krótko, jest to właśnie ten obraz, który Trevor Henderson przerobił, by dać nam swoją kolejną kreację. Myślę, że przeanalizować je możecie już sami. Na pierwszy rzut oka chyba wszystko tutaj widać. Jednakże niestety samo zdjęcie jest w niezwykle słabej jakości. Lecz samemu jestem w stanie stwierdzić, iż jakkolwiek to nazwać, wiecie, te rury, z których zjeżdża się na placu zabaw, stały się później rękoma postaci, albo przynajmniej zostały nimi otoczone. Okej, w kwestii wyglądu kreatury to już chyba byłoby na tyle, jednak przejdźmy dalej. Jak wspomniał sam narrator, spotkać tę zjeżdżalnię możesz jedynie w nocy. Za dnia się nie pojawia, co już kieruje mnie do tezy, iż jest to stwór zmiennokształtny. Kto także jest zmiennokształtny? Cartoon Cat. Jednak czy obie kreatury mają coś więcej wspólnego ze sobą poza tym, że oboje zmieniają swoją formę? Raczej bym polemizował. Moim zdaniem ta normalna forma postaci jeszcze przed przemianą jest kompletnie inna. Być może jest to jeden z tych mięsistych stworów tworzonych przez Hendersona, tylko że który? Po krótkiej analizie nie jestem w stanie stwierdzić, który może być właśnie Extra Slide'em. Co interesujące, wielu innych fanów także doszło do zdania, iż postać jest zmiennokształtna, więc myślę, że to możemy potwierdzić, a
a jednocześnie inni fani twórczości Hendersona twierdzą, iż Extra Slide może sięgać nawet 4,9 metra wysokości. Jednakże do czego to wszystko może nas prowadzić? Cóż, bez wątpienia mamy do czynienia z bardzo tajemniczą postacią, o której nie wiemy zbyt wiele. Jednak sam mogę tutaj postawić tezę, że jest to stwór głodny ludzkiego mięsa, który za swój cel bierze dzieci. Późną nocą pojawia się na placu zabaw i czeka godzinami, aż któraś z dzieci pojawi się w tej godzinie i po prostu podejdzie bliżej. Przecież ile mieliśmy już postaci z creepypast, horroru i tak dalej, które bardziej przepadały za prześladowaniem dzieci niż dorosłych. Pennywise, Slenderman, czemu nie Extra Slide? Nawiedzona zjeżdżalnia. No, trochę ci brakuje do tamtych dwóch panów. Jednak analizując jeszcze zdanie, iż Extra Slide pojawia się jedynie w nocy, a za dnia nie, oczywistym jest, iż może się przemieszczać. Zatem czy może także przemieszczać się pomiędzy innymi placami zabaw? Co więc, jeżeli tej nocy zjawi się na placu zabaw nieopodal twojego miejsca zamieszkania? Jednak miejcie na uwadze, iż jest to fikcyjna, jednakże piękna, wspaniała, nieoczywista i jakże abstrakcyjna sztuka. Zatem czy powinniście się bać? Chyba nie. Prawda? No i cóż, jeżeli już zakończyliśmy ten odcinek, może powinniśmy wrócić do czytania komentarzy pod koniec każdego z tych odcinków. Wiecie, swego czasu robiłem taki format w tych odcinkach i było to świetne. Uwielbiałem czytać te komentarze, zatem powróćmy do tego. Więc teraz zadam wam krótkie pytanie. Co jeżeli pewnego dnia zasiedzisz się u swojego znajomego grając na konsoli i będziesz musiał wracać do domu po ciemku, późną nocą? Zdesperowany, by jak najszybciej dotrzeć do swojego domu, pójdziesz parkiem, przez który będzie krócej, prawda? Następnie będziesz zmierzał chodnikami, ciemnymi, ponurymi i mijał będziesz plac zabaw, który będzie posiadał jedną dodatkową rzecz w otoczeniu, której, co dziwne, nie pamiętasz. Następnie przyjrzysz się trochę dokładnie i zauważysz zjeżdżalnię. Czerwoną, niestety mięsistą, o bogatym uzębieniu, a co więcej, sam plac zabaw zuchwale będzie patrzył się na ciebie z poziomu pary oczu znajdującej się na dachu. Co zrobisz? Napisz w komentarzu na dole, a ja najciekawsze propozycje przeczytam pod koniec następnego materiału z serii kreacji Trevora Hendersona. No i cóż, to byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ci się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę, a także subskrybuj ten kanał dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Ja także doskonale wiem, że wy wszyscy jesteście totalnymi kozakami, ale no nie chcę was podpuszczać, nie strzelicie suba z dzwonem na moim drugim kanale, czyli Chata w lesie. No, nie macie psychy. A tak na poważnie, zapraszam was także na mój drugi kanał, czyli Chata w lesie. Co tydzień będą pojawiały się tam materiały na temat wszystkich filmów grozy, w których będziemy je wszystkie analizować, a także liczyć wszelkie morderstwa, które w nich nastąpiły, więc serdecznie zapraszam. Wszystkich, którzy są spragnieni kontentu typu zbrodnie z ekranu, odsyłam tam, bo tamta seria jest kontynuowana. Wpadaj na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera oraz serwer Discord, wszystkie linki w opisie. No i cóż, to już tyle w dzisiejszym filmie, do usłyszenia wkrótce, mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się, cześć!